Zawsze chciałem tak zrobić. Zabytki Nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Dzisiejsza historia rozpoczyna się w latach 50., kiedy to nad blokiem sowieckim latały m.in. MiG-15, MiG-17 i ich licencyjne wersje. I wtedy to biuro MiG rozpoczęło pracę nad swoim myśliwcem, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, czyli nad MiG-19. On stał się pierwszym myśliwcem tej marki zdolnym do przekroczenia w locie poziomym bariery dźwięku. Wiele publikacji podaje, że był to też pierwszy seryjny naddźwiękowy myśliwiec na świecie, ale problemem jest tutaj F-100 Super Sabre, oblatany kilka miesięcy później, ale wcześniej wdrożony do produkcji i służby. Zatem dziejowa sprawiedliwość nastała i po obu stronach żelaznej kurtyny ktoś miał jakoś tam pierwszy naddźwiękowy myśliwiec. MiG-19 był też pierwszym dwusilnikowym MiGiem, ale też nie do końca, dlatego że w latach 40. powstał taki samolot, on się nazywał I-250, on był napędzany silnikiem tłokowym z przodu, a z tyłu miał również silnik odrzutowy i jego też zaprojektowali Artiom Mikojan i Michał Gurjewicz, od których to nazwisk powstała później nazwa MiG. Tak czy inaczej, w roku 1951 do radzieckiego konkursu na naddźwiękowy myśliwiec stanęli następujący konstruktorzy. Ławoczkin z samolotem 200B, Jakowlew z samolotem Jak-25 i myśliwiec MiG noszący jeszcze wtedy prototypowe oznaczenie I-350. Wybrano ten ostatni i po półtorarocznej serii testów i poprawek opracowano wersję nazwaną MiG-19SM, która trafiła do seryjnej produkcji rozpoczętej w 1954 roku, mimo że jeszcze nie wszystkie wady samolotu wyeliminowano. Również w 1954, wedle niektórych źródeł rok później, zaprezentowano ten samolot podczas przelotu formacji 48 MiG-ów nad lotniskiem Tuszyno. W przeciwieństwie do swoich bezpośrednich poprzedników, MiG-19 nie był produkowany w Polsce. Był produkowany w ZSRR, gdzie powstało tych samolotów od 1885 do około 2000 egzemplarzy. W Czechosłowacji pod nazwą S-105, tam powstały 103 sztuki w wersji bez radaru. A po zakończeniu produkcji w 1959 roku linię produkcyjną sprzedano do Chin, gdzie samolot powstawał jako Shenyang J-6 do roku 1986, ale ile ich tam powstało nie wiadomo. Natomiast Chińczycy też zmodyfikowali ten samolot, tworząc Nanchanga Q-5 A-5 produkowanego aż do roku 1996. MiG-19 mimo podobnej wizualnie sylwetki dość znacząco różnił się od swoich poprzedników, a zbudowany był tak. Kadłub samolotu jest metalowy, półskorupowy o przekroju przechodzącym z okrągłego w przedniej części w eliptyczny z tyłu. Przednia część początkowo była taka, krótka, a samolot, który oglądamy, ma nad wlotem powietrza zabudowaną antenę radaru do śledzenia celu, a w przegrodzie wlotu antenę do wykrywania celu albo na odwrót, bo też źródła różnie podają. Była też wersja z dużym stożkiem na wlocie powietrza, takim jak w późniejszych MiGach, który oprócz roli aerodynamicznej też stanowił obudowę anteny radarowej. Obok wlotu powietrza jest fotokarabin AKS-3M lub AKS-5, a z drugiej strony klapka dodatkowego chwytu powietrza dla podzespołów silnikowych. Na dole w przedniej części znajduje się rurka pitota, którą można odchylić do góry, chroniąc ją przed uszkodzeniami na ziemi i podczas hangarowania i skracając samolot o 210 cm. W późniejszych wersjach zrezygnowano z tej składanej rurki i dajniki ciśnienia przeniesiono na skrzydło. Za kabiną znajduje się mieczowa antena UKF. Z kolei w dolnej części kadłuba jest hamulec aerodynamiczny. Początkowe egzemplarze samolotu go nie posiadały, ale praktyka wykazała, że wymagane jest skrócenie do biegu. Hamulec wychyla się hydraulicznie o 45 stopni. Ten hamulec wygląda jak pług, ale chyba nie z tego powodu w kodzie NATO samolot otrzymał nazwę Farmer. Kadłub składa się z dwóch części, które można rozpiąć za 20 wręgą, uzyskując dostęp serwisowy. Trzeba rozpiąć 18 stalowych węzłów, wtedy zdejmuje się część ogonowa oparta na ostatnich 17 wręgach i odsłania silniki. W tylnej części również są hamulce aerodynamiczne rozkładane na bok o 25 stopni, a ich powierzchnia to 1,1 m kwadratowego. Chociaż wedle niektórych źródeł hamulce boczne i dolny wychylały się o 35 stopni. Może różnica jest w źródłach, a może w wersjach samolotu. Aby wspomóc hamowanie, można było wykorzystać spadochron typu TP-19, którego wnęka jest w dolnej części kadłuba z tyłu. Tutaj mocowana była linka spadochronu, poprowadzona była ona do przodu przez zaczepy
aż do wnęki, która po otwarciu wygląda tak. W okolicy ogonowej znajdziemy też kilka dodatkowych chwytów powietrza niezbędnego dla działania dopalacza, który uruchamia spalanie paliwa już za turbiną, a jak wiemy, bez tlenu spalanie będzie przerwane. Kabina pilota osłonięta jest oszkleniem składającym się z wiatrochronu i części odsuwanej do tyłu, ale istniała też wersja, gdzie część przednia i tylna były zamontowane na stałe, a środkowa otwierała się na bok. To był MiG-19PN. Przednia część wiatrochronu to szkło pancerne o grubości 64 mm. Kabina jest hermetyzowana, bo samolot osiągał pułap prawie 19 tysięcy metrów. Kabina jest też opancerzona blachą, 10 mm z przodu i 16 mm z tyłu. Opancerzono też zamek i nabój wyrzucania fotela. Ten fotel wyrzucany ma zagłówek z 25 mm pancerzem, służącym zarówno do ochrony przed strzałem, jak i do przebicia oszklenia podczas katapultowania. Aby się katapultować, pilot musiał przyciągnąć do siebie nogi, nie działo się to automatycznie, po czym użyć dźwigni, które są przy siedzisku. To była standardowa procedura, połączona ze zrzutem owiewki. Gdyby owiewka nie odpadła, trzeba było złapać uchwyt nad głową i go pociągnąć, jednocześnie zakrywając twarz osłoną. Wtedy fotel był wyrzucany przez oszklenie, tłukąc je tym 25 mm zagłówkiem. Tutaj widać mechanizm zegarowy odpowiadający za sekwencję katapultowania. Te blachy powodowały bezpośrednio po wyrzuceniu fotela obrócenie go dołem do przodu, bo można było się katapultować nawet przy prędkości 1100 km na godzinę, a minimalna wysokość to 250 metrów. Z ciekawych rzeczy dotyczących kabiny mamy w środku radziecki sztuczny horyzont, który to niby wygląda, że jest na odwrót, ale nie do końca, dlatego że faktycznie niebieskie jest niżej, a ciemne jest wyżej, co by sugerowało, że niebo jest niżej niż ziemia i tylko w locie poziomym można było odnieść wrażenie, że to jest zamontowane na odwrót, ale działało to tak, że samolot obracał się wokół tego przyrządu, można tak w skrócie powiedzieć, dlatego jeżeli lecieliśmy ku niebu, to horyzont pokazywał pole niebieskie, jak lecieliśmy ku ziemi, to pokazywał pole ciemne, zatem tutaj sprawa się zgadzała. Tutaj widzimy wskaźnik liczby Macha z czerwoną linią oznaczającą przekraczanie bariery dźwięku. Tutaj mamy jedne z trzech sygnalizatorów położenia podwozia. Tu z kolei manetki gazu można było sterować silnikami oddzielnie lub połączyć manetki i sterować dwoma silnikami jednocześnie. Tak wygląda celownik, nad którym jest zamontowana kamera filmująca jego wskazania. A tutaj za demontowalną gumową osłoną jest ekran radaru. Z kolei to jest sygnalizator niebezpiecznych sytuacji, tak zwana Natasza. Czerwone włączniki to awaryjne opuszczanie klap i podwozia. Na drążku mamy dźwignię do hamulców kół. Z kolei w odsuwanej części jest butla hermetyzacji kabiny. Kabina mogła być też hermetyzowana z zewnątrz na postoju, żeby nie wpadał do niej kurz ani śnieg. Paski na odsuwanej części oszklenia to antena, a konkretnie w tym egzemplarzu jej replika. Ten MiG jest jednomiejscowy, ale był też MiG-19 UTI, czyli wersja dwumiejscowa. Podwozie główne jest chowane w kierunku kadłuba. Opony mają 66 cm średnicy, a koła umieszczono na wahaczach. Podwozie chowa się i wysuwa hydraulicznie, w razie awarii pneumatycznie wspomnianymi czerwonymi włącznikami, a w razie gdyby żadnym z tych sposobów się nie rozłożyło, można było odblokować je mechanicznie widocznymi tutaj linkami i wtedy rozłoży się grawitacyjnie. W takich przypadkach przydawały się światełka umieszczone na goleniach podwozia, które umożliwiały potwierdzenie wzrokowe wypuszczenia podwozia z ziemi, nawet w nocy. Koło przednie jest samonastawne i chowane do przodu, a wraz z jego golenią wysuwa się reflektor do kołowania, pewnie używany też przy lądowaniu, ale typowy reflektor do lądowania, znacznie większy, jest za podwoziem w obrysie kadłuba. O położeniu kół świadczą żołnierzyki wysuwane z kadłuba i skrzydeł. Słyszałem już nazywanie tego znacznika żołnierzykiem, marszałkiem, policjantem, a po angielsku mówią na to lizaczek, czyli lollipop. MiG-19 to średniopłat. Skrzydła mają skos 55 stopni, rozpiętość 9 m i 20 cm, a ich wznios jest ujemny.
Każde skrzydło ma konstrukcję opartą na 4 dźwigarach, jednej podłużnicy i 28 żebrach. Na górze jest grzebień aerodynamiczny, który w trakcie produkcji powiększono względem prototypu. Lotki są dwudzielne i kompensowane aerodynamicznie, wychylają się o 20 stopni w obie strony. Na skrzydle, na którym lotka wychylona jest w dół, wysuwa się z dolnej powierzchni płata z przodu przerywacz, tak zwany interceptor, widoczny tutaj w położeniu zamkniętym, co poprawia skuteczność lotki. Klapy wykonano ze stopu zwanego elektronem. Ich oś obrotu wysuwa się do tyłu o 40% cięciwy, a wychylają się do startu i lądowania odpowiednio o kąt 15 i 25 stopni. Są to klapy typu cagi, wszędzie tak jest napisane, ale nie wiadomo, co to znaczy. Dobrze, że macie mnie, a nie tylko książki, dlatego że już wyjaśniam, cagi to jest skrót od nazwy Głównego Instytutu Hydrauliki i Aerodynamiki w Związku Radzieckim, gdzie te klapy opracowano. W prototypach myśliwca były silniki Mikulin AM5 i Mikulin AM5F, a także AM9, z którymi samolot osiągał prędkość od 1,1 do 1,4 Macha. Były to silniki opracowane w ZSRR, nie oparte na projektach niemieckich ani angielskich. Samoloty seryjne miały po dwa silniki ulepszone, które już nosiły nazwę Tumański RD9 lub RD9BF811. Szczęśliwie okazały się one na tyle wąskie, że zmieściły się obok siebie, bo ZSRR nie dysponował żadnym pojedynczym silnikiem zapewniającym stałe utrzymanie wymaganej naddźwiękowej prędkości. RD9 miały 9-stopniowe sprężarki osiowe i 2-stopniowe turbiny. Silniki wyposażono w dopalacze. Ciąg silnika podczas normalnej pracy wynosił 22,5, a z dopalaczem 32,4 kN. Po włączeniu dopalacza silnik palił ponad 2 litry paliwa na sekundę razy dwa silniki. Na niektórych lotniskach zachowały się takie relikty – osłony chroniące drzewa przed gazami wylotowymi uruchamianych na miejscach postojowych samolotów. MiG-19 był przystosowany do lotu na jednym silniku, ale startować musiał na dwóch. Asymetria ciągu doprowadziła do wypadku MiG-19 w Polsce, bo niestety odrębne silniki ciągnęły powietrze z jednego wlotu i czasami wystarczało powietrza tylko dla jednego silnika. A ten wypadek wyglądał tak, że podczas rozbiegu zgasł w samolocie jeden silnik i mimo, że te silniki były blisko siebie, wystarczyło to, aby zepchnąć samolot z pasa na trawę i skierować go ku innym samolotom, które były ustawione, jak to nie lubicie, jak mówię, na stojance. I pilot zobaczył, że zbliża się do tamtych samolotów, poderwał MiG-19, mimo że był świadomy tego, że jeszcze nie osiągnięta została bezpieczna prędkość. Samolot uległ przeciągnięciu, rozbił się, pilot zginął, no ale uniknął kolizji z innymi samolotami. Cztery zbiorniki paliwa są w kadłubie. Dwa miękkie, samouszczelniające, za kabiną pilota i dwa metalowe w tylnej części samolotu pod dyszami silnika i tak dokładnie tak jak myślicie, zbiorniki paliwa pod dyszami silnika powodowały eksplozje i pożary w prototypach podczas lotu. Łącznie w zbiornikach mieści się 2155 litrów paliwa, a dodatkowo można zamontować dwa zbiorniki podwieszane, albo w wersji po 400, albo po 760 litrów. Te mniejsze pasowały do innych samolotów, a te większe były tylko do MiG-19, więc dzisiaj, gdyby był salon i dealer MiGów, to powiedziałby on nam, że te duże zbiorniki były dedykowane do MiGa, ale to jest błędne użycie tego słowa, które jak jeszcze raz usłyszę, to nie wytrzymam. Zadedykować to ja mogę na przykład komuś swój film i bardzo chętnie dedykuję go moim patronom. A ten odcinek największymi kwotami wsparli Jakub Jamrus, Daniel Gerlach, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Piotr Boruszewski, Maciej Stankiewicz i R. Kamilce i bardzo serdecznie za to dziękuję. A wracając do zbiorników, to samolot z dużymi zbiornikami podwieszanymi uzyskiwał zasięg 1800 km, a wersja przechwytująca SF nawet 2000 km. Z kolei wersje z radarem były cięższe i miały ograniczenie napełniania 760-litrowych zbiorników do 540 litrów. Samolot mógł wznosić się z prędkością 120 metrów na sekundę. Początkowo MiG-19, już nawet ten seryjny, był niestabilny kierunkowo. Poprawiono to w wersji MiG-19S, co oznacza stabilizowany, dodając grzebień aerodynamiczny pod kadłubem z tyłu. Grzebień wyposażono w zderzak na wypadek zahaczenia ogonem o pas startowy. Tak wygląda z kolei usterzenie MiG-19. W statecznik pionowy niektórych wersji wbudowane są urządzenia alarmujące pilota o obecności wroga, ochrona ogona anteną Syrena 2. Trymer steru kierunku, który ten samolot ma, wprowadzono już w trakcie produkcji
i w nie każdym MiG-19 go zobaczymy. Po lewej stronie, u nasady statecznika, jest wyrzutnia kolorowych flar. Statecznik poziomy początkowo był w układzie litery T, później miał układ klasyczny ze sterem wysokości, by finalnie przyjąć postać usterzenia płytowego, którego wychylenie było wspomagane przez automatyczne urządzenie, zapewniające, że taka sama siła jest potrzebna do wychylenia drążka niezależnie od prędkości. Na końcach skrzydeł usterzenia są lance z ciężarkami zapobiegającymi drganiom, każda waży po 8,2 kg. Uzbrojenie strzeleckie samolotu stanowiły działka Nudelmann-Richter, początkowo NR-23, później NR-30 o szybkostrzelności 900 sztuk amunicji na minutę, a wersja do wsparcia wojsk lądowych miała też działka kalibru 37 mm. Wersje z działkami u nasady skrzydeł miały w ich pobliżu elementy z blachy żaroodpornej chroniącej kadłub, a w skrzydłach butle ze sprężonym powietrzem do przeładowania broni i zapas po 75 naboi ułożonych wzdłuż krawędzi natarcia. Działko mocowane w kadłubie miało 55 sztuk amunicji. Możliwe było podwieszenie bomby 250-kilogramowe, wyrzutnie rakiet niekierowanych powietrze-ziemia lub rakiety kierowane powietrze-powietrze, które tutaj widzimy. W Pakistanie, co ciekawe, samoloty wyposażono w dużo zachodnich rozwiązań technicznych, m.in. przystosowano je do przenoszenia amerykańskich pocisków Sidewinder. Samolot, który oglądamy, to MiG-19PM, czyli wersja z najnowszą stosowaną aparaturą radiolokacyjną, która pozbawiona była uzbrojenia strzeleckiego, mamy tutaj tylko wyrzutnie rakiet. Warto wspomnieć też o samolotach oznaczanych SM, które były opartymi na MiG-19 latającymi platformami do testowania różnych urządzeń i rozwiązań. Samoloty SM osiągały pułap 20 000 metrów w 8 minut, rozpędzały się do 1700 km na godzinę i dawały się tankować w powietrzu. Najciekawszy był SM-30, przystosowany do startu z przenośnej wyrzutni dzięki silnikom rakietowym, które po wypracowaniu paliwa były odrzucane. To miał być samolot gotowy do przechwycenia i zestrzelenia szpiegowskich Lockheedów U-2, latających na wysokości przekraczającej 20 km. Po raz pierwszy MiG-19 dogonił U-2 w 1957 roku, ale samolot szpiegowski leciał za wysoko o 3000 metrów. 1 maja 1960 roku U-2 został wykryty nad ZSRR, a do przechwycenia go poderwano parę MiG-19. Początkowo nie chciano atakować szpiega rakietami z ziemi, żeby nie ujawniać ich osiągów. Rakiety typu S-75 jednak wystrzelono i to w liczbie kilkunastu sztuk. U-2 został zestrzelony, ale za cenę zestrzelenia również jednego ze ścigających go MiG-ów. Pilot U-2 przeżył, pilot MiG-a poległ w tej potyczce. Bojowo MiG-19 używane były przez Wietnam podczas wojny wietnamskiej, przez Egipt w czasie wojny sześciodniowej, wojny na wyczerpanie i wojny Jom Kippur. Podczas wojny domowej w Jemenie Północnym MiG-19 używały Egipt i Syria, Irak używał kilku MiG-19 przeciwko Kurdom, a Pakistan przeciwko Indiom. Samoloty brały też udział w walkach Kambodży z Wietnamem, Somalii z Etiopią, Ugandy z Tanzanią, Iraku z Iranem i w wojnie domowej w Sudanie. Tak w ogóle to w znanej historii ludzkości było ponad 15 tysięcy wojen. Oprócz ZSRR MiG-19 latały w 29 krajach. Na wyposażenie Polski weszły w 1958 roku, było to 33 albo 36 samolotów w wersjach P i PM. Niektóre źródła mówią, że Polska też miała wersję S, ale nigdzie nie ma żadnego zdjęcia takiego samolotu w polskich barwach. I pozostały one w służbie do roku 1974. Znaczna większość MiG-19 na świecie miała barwy takie jak oglądany, czyli znaki i numery na naturalnym kolorze blach i malowany na jakiś kolor element wokół radaru. Rzadkością jest MiG-19 w kamuflażu. Samolot z tego odcinka to egzemplarz z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odnowiony w 2021 roku. Jest to jeden z trzech zachowanych MiG-19PM w Polsce. Muzeum Lotnictwa Polskiego pozyskało niedawno samolot F-4 Phantom i w chwili publikacji tego odcinka Zabytków Nieba, czyli w marcu 2023 roku, przygotowywana jest ekspozycja, w ramach której staną naprzeciwko siebie dwaj dawni naddźwiękowi wrogowie, czyli MiG-19 i F-4 Phantom. Odcinka o Fantomie na razie nie planuję, zatem jeśli chcecie go zobaczyć, to śledźcie stronę Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, do którego zapraszam. I do zobaczenia w muzeum, i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Cześć!